No niedawno właśnie zakończyło się Berserker Steam seminarium z Felipe Costą. Czy możesz odpowiedzieć na nurtujące pytanie naszych czytelników, na komentarze naszych czytelników, które pojawiły się po seminarium naszej strony, dlaczego Grzegorz Klos nie został nominowany na czarny pas? Możesz wyjaśnić to naszym czytelnikom? Ale co tu wyjaśniać? Nie został i tyle, no. Ja nie widzę potrzeby tłumaczenia tego komukolwiek, bo po pierwsze to jest decyzja moja i Felipe, a po drugie, no... My znamy te przyczyny i myślę, że nie był to czas po prostu jeszcze. Nie wynika to z tego, czy kogoś lubimy, czy nie lubimy, czy się boimy. Tam oczywiście czytam czasami te informacje, jak że u nas jest bardzo dużo zawodników, którzy przetrzymywanych na pasach. Już kiedyś to tłumaczyłem, dla mnie jest to śmieszne. Ja daję pas ludziom, nie tylko za to, że ich lubię, nie to za to, że mi pasą składki, czy cokolwiek innego. Natomiast daję pas wtedy, kiedy uważam, że zasługuję ciężką pracą. Mam jakieś tam swoją hierarchię wartości tej rzeczy. Pasy są takie bardziej, powiedział, to jest sprawa umowna, nie trzeba mi pokazać tam umpę, pierdół czy cokolwiek innego, tylko obserwuję zawodnika, staram się pokulać z nim, zobaczyć jak on się kula, sprawdzić go w różnych sytuacjach, mówimy o rzeczywistości oczywiście. Oczywiście mam jakieś tam podejście do sprawy, że jeżeli startuję na zawodach, to też jakiś to ma wpływ. Na pewno nie jest moim jakimś tam, po pierwsze uważam, że na pas trzeba zasłużyć i pas dany za szybko jest gorszy niż pas, który jest przetrzymany. To jest takie moje zdanie, a poza tym ten pas musi mieć wartość, nie można tak skakać sobie, a tym bardziej czarny pas. Dla mnie czarny pas ponownie to jest naprawdę ukoronowanie wielu lat pracy i tak jak powtarzam po raz kolejny, w momencie kiedy ja dostawałem pas uważałem, że jeszcze na niego nie zasługuję i chciałbym po prostu, żeby te moje pasy były naprawdę bardzo mocne pasy i myślę, że tak jest, bo świadczy to o tym, o zawodnikach, tak jak dzisiaj o występach juniorów. Białe pasy były tak, średnio się pokazały, ale myślę, że jutro, no poza tym absolutnie panowie, no jest dwóch zawodników z Berserker Steam, pierwsze, drugie miejsce. Zależy, mówiąc, no jest jakość i na to stawiam, nie stawiam na ilość, krótko mówiąc, a myślę, że gdzieś się dostanie wcześniej czy później ten czarny pas. To jest zawodnik, który czy zasługuje, czy będzie zasługiwał, czy ten pracuje nad tym. I ja się cieszę, kiedyś obiecałem, że postaram się, żeby tych czarnych pasów u nas w klubie, jak ja dostałem czarny pas, obiecałem coś takiego, że będę, że jednym z moich celi, które sobie postawiłem, to żeby tych pasów było jak najwięcej u nas w klubie czarnych. Oczywiście, tylko pamiętajcie o jednej rzeczy, ja nie będę ich dawał za darmo. I tyle, no tutaj ucinam tej, ani nie mam się czym tłumaczyć. Będzie czas, dostanie. Na pewno czytelnicy, czy ludzie, którzy siedzą w internecie, najmniej mają wpływ na to, czy ja podejmę taką decyzję, czy nie. No, czy ktoś mi przyjdzie, mnie poprosi, to sorry, no panowie. Ja troszeczkę na innej zasadzie. Mam dużo kolegów, którzy mają biały pas. Macie pana chociażby przykład kulturysty, który ma biały pas. I nie wynika to z tego, że ja nie dam, bo ja nie daję za MMA pasów, no. Daję za jiu-jitsu, no tak jest moje podejście. Facet nie trenuje w kimonach, a wiem, że w kimonach mógłby nie jedną purpurę skręcić, ale no sorry, nie chcę trenować, to nie dostaję pasa, no krótko. Okay. Jak przed chwilą sam oznajmiłeś, że gdy dostawałeś czarny pas, nie czułeś się na niego, a jak jest teraz twoje zdanie na ten temat, czy teraz się czujesz? Znaczy, no inaczej, no w swoim życiu spotkałem czarne pasy bardzo słabe i spotkałem pasy czarne tak mocne, że nie dorasta mi do pięt i myślę, że dostając czarny pas, to dopiero droga twoja ci się otwiera i naprawdę musisz wiele rzeczy się uczyć. Czy zasługuje, czy nie zasługuje ze sportowego punktu widzenia? No walczyłem w czarnych pasach, zdobywałem medale, czyli można powiedzieć, że sobie radzę, tak? Natomiast naprawdę jest to taki ogrom wiedzy i z drugiej strony są tak olbrzymie wymagania ludzi, którzy myślą, że jeżeli ty masz czarny pas, to potrafisz odpowiedzieć praktycznie na wszystkie pytania, że czasami się zastanawiam, że faktycznie ten pas chyba nie za bardzo mi się należy. Natomiast, no, tak jak chociażby no, z Felipe widzę, czasami jak sam go zaskakuję jakimiś technikami, które mi pokazuje, to okazuje się, że czarny, bardzo mocny pas, czarny, taki, którym jest on, tak, czołówka światowa, też ma jakieś tam, nie na nazwę tego braki, ale no wszystkiego nie wiem. Więc myślę, że jestem po prostu sobie jednym z czarnych pasków, ani dobrym, ani kiepskim, po prostu średnim. A mam nadzieję, że będę lepszy, nie? Okej, okay. A teraz pytanie tak
takie, co by było gdyby? Gdyby został, gdyby ktoś podjął się organizacji turnieju tylko dla czarnych pasów, bez podziału na kategorie wagowe. Mamy, jak wiemy, mamy trochę już tych czarnych pasów. Czy jesteś za tym, za stworzeniem takiego turnieju? Czy ja jestem za stworzeniem? Myślę, że byłby to dosyć efektowny turniej. Znaczy, no właśnie, myślę, że mógłbyś nie być efektowny. Mógłby być dużo szumu wokół tego, a walki wcale nie musiały być fajne, bo wszyscy ludzie, którzy jeżdżą na zawody jiu-jitsu, wiedzą, że wcale czarne pasy to nie są najfajniejsze walki. Wokół się tego dużo mówi i krzyczy, ale wielokrotnie na mistrzostwach, jakichś zawodach w Brazylii, czy mundialach, czy na mistrzostwach Europy widziałem niektóre walki, które były co najmniej kiepskie, tak? Wynika to z jakiegoś tam wysokiego poziomu, ostrożności zawodników, wynika to z jakiegoś, no nie wiem, nie chcę tam wnikać, tam mniejsza z tym, z czego wynika. Efekt jest taki, że one nie są porywające, a niejednokrotnie purpury robią lepsze show, czy niebieskie, niż te czarne pasy. Dlatego tutaj nie patrzymy w kategoriach, że to będzie efektowne. To mogło być duże po prostu mówienie, że pierwszy turniej w Polsce czarnych pasów. Mówię, wcale nie musiał być efektowny, chociaż mógłby być, bo często mówię, zdarzają się walki. Jest w tej chwili Polok, jest w tej chwili Czcionka, czyli doszły nowe czarne pasy. Jeśli o mnie chodzi, ja jestem bardzo chętny do takiej walki, do takiego turnieju, wzięcia udziału w takim turnieju, a jeszcze jak będą fajne nagrody, to tym bardziej. Teraz może temat związany z MMA. Ostatnio KSW ogłosiło walkę rewanżową Kułak Materla. W jakiej teraz dyspozycji jest Mika? Jak wiemy, ostatnio borykał się poważnymi kontuzjami, na jakim teraz stopniu jest jego cykl przygotowań, czy wszystko jest ok? Znaczy, no, pierwszą rzeczą było to, że rozmawialiśmy właśnie o Michale i oprócz tego oczywiście o Karolu Bedowski, tak? Bo to jest jakby dwójka zawodników, która będzie się biła, no i ja zresztą bardzo się cieszę, bo obydwu zawodników cenię i zresztą trenuję, więc no, tym bardziej mi zależy, żeby oni się bili w fajnej organizacji, na fajnej gali, za fajne wynagrodzenie i jeszcze żeby zrobili dobry show. Jeśli chodzi o Michała, no to Michał, myślę, że są cały czas jeszcze czołówką MMA w Europie pomimo kontuzji. Co mogę powiedzieć, no, oglądajcie tą walkę, to na pewno zobaczycie super show, bo facet jest po pierwsze głodny tego, żeby się pokazać, po drugie, no jest niesamowitym zawodnikiem. Ja odkąd z nim trenuję, czyli praktycznie od jego początku znam go i widziałem, jak się rozwijał z młodego nastolatka w rasowego zawodnika MMA. Wiele tam niestety po drodze było przykrości typu właśnie kontuzje, typu niewypalone gale, które zablokowały jakiś tam jego rozwój. Myślę, że będzie gotowy. Oczywiście by żadna kontuzja się nie przytrafiła, to w tym sporcie no, jest rzeczą nieodzowną niestety. Mi się zdarza, jest to kontaktowy sport i treningi są, przygotowania są ciężkie. Na pewno poprawił bardzo stójkę. Znany jest ze świetnego parteru. No, jesteśmy na etapie, dopiero rozpoczynamy przygotowania, bo ta kontuzja kończy się w okresie rehabilitacji, więc... Ale powiem inaczej, jeszcze dobrze nie zaczęliśmy, a widzę, jak co w nim drzemie. To jest facet dynamit i myślę, że Krzysztof Kułak będzie miał nie lada orzeć do zgryzienia. Zresztą on sam wie o tym, że to jest zawodnik rasowy. I myślę, że podejdzie do sprawy poważnie, też się przygotuje ostro i że dadzą dobre show. Bo wynik, no cóż, trzymam kciuki za Krzyśka, bo go lubię, ale no, jestem po stronie tutaj dobra, czyli po stronie Michała. Natomiast no, myślę, że wygra Michał, no, co mam powiedzieć. No, takie mam odczucie. Walka tam może być. Podtekst, no wiadomo, kolega Michała Daniel przegrał z Krzyśkiem, ale nie chodzi mi o to, czy jest jakiś podtekst, czy nie. A no jak oceniasz tą walkę Daniela z Krzysztofem? No co ty... Kiepska, no. W sensie występu Daniela, w sensie nie pokazał tego, co... A czy uważasz, że cykl przygotowawczy treningowy przebiegał prawidłowo i... No widocznie nie. No jeżeli tak stało się, to widocznie coś zabrakło, gdzieś zabrakło. On jest specyficznym zawodnikiem i czasami za dużo robi, czasami za mało. No ale to inaczej, to są jakieś tam sprawy. Myślę, że nie było tak, inaczej. Uważałem, że był lepszy cykl przygotowawczy niż do walki z Jikiciem. Natomiast miał tam jeszcze swoich takich dużych, nawet to nie problemów, tylko tragedii jakichś tam swoich rodzinnych.
Daniel, więc troszeczkę głowę mógł mieć zaprzątniętą innymi rzeczami i to mogło wpłynąć jakoś na tą walkę. No, coś, ja się zastanawiałem, że w ogóle podejmuje. Chciał, zrobił tak jak zrobił. No, myślę, że błąd, trochę taktyka zła, troszeczkę się nie słuchał narożnika. I wszystko to zaprezentował. Z drugiej strony no, Krzysztof wyszedł. Uskrzydliło go trochę to, że Daniel sobie na początku nie miał go w parterze, ale nie wyniknęło z tego nic fajnego, więc może Krzyśka to uskrzydliło troszeczkę i dostał wiatr w żagle i potem już ciężko było go w jakiś sposób powstrzymać. Jeszcze jedno pytanie. Niedawno odbyła się gala Rompis 3, w której zawalczyło dwóch swoich zawodników ze zmiennym skutkiem. Michał Gutowski zwyciężył, niestety Łukasz Skipski przegrał. Jak ocenisz na szybko ich walki? Z Gutka jestem zadowolony, no wygrał, głupio było, żeby nie był zadowolony. Zrobił jakieś tam błędy, ale no wiadomo, to jest debiutujący praktycznie zawodnik i początki jego, więc to należy wybaczyć. Natomiast jeśli chodzi o Łukasza, no, walkę zrobił fajną, nie? I naprawdę walka była niezła, myślę, że najlepsza na tej gali, jeśli chodzi o różnorodność, przebieg akcji i tak dalej, i tak dalej. No, skończyło jak skończyło. No, ja szczerze mówiąc bałem się, że w pierwszej rundzie będzie po koniec, bo otrzymał mocny cios. I tam w tym momencie już się bałem, ale się okazało, że się zebrał i drugą rundę przewalczył tak, że było dla niego. No, wcześniej otrzymał ten cios, troszeczkę się pogubił, no i zawodnik przeciwnie wykorzystał to. Krótko mówiąc. Przegrał, no to przegrał walcząc, więc no nie mam co trudno, no tak było. Tamten był lepszy ten dzień. Dobrze, dziękujemy za poświęcony czas. Naszym gościem był Piotr Wagiński, trener, a zarazem zawodnik klubu Brzeszów. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.